Wyobraź sobie równoległe promienie światła lecące na zwierciadło. To zwierciadło ma kształt paraboli. Promienie po odbiciu skupią się w jednym punkcie. Taki punkt nazywa się ogniskiem paraboli. Teraz zbadamy taką funkcję y równa się minus x kwadrat. Czy ta funkcja jest funkcją kwadratową? Jak myślisz? To jest funkcja kwadratowa, ponieważ największa potęga przy x to 2. A jaka jest dziedzina tej funkcji? Zwróć uwagę, że każdą liczbę możemy podnieść do kwadratu i pomnożyć przez minus 1. Dziedziną tej funkcji jest więc zbiór liczb rzeczywistych. Możemy też zapisać, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć wartości tej funkcji dla argumentów 0, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 i 1, druga. Odpowiem tylko, że najpierw argument, czyli x podnosimy do potęgi drugiej, a na końcu mnożymy go przez minus 1. Jeżeli 0 podniesiemy do kwadratu i pomnożymy je przez minus 1, to również otrzymamy 0. Gdy liczbę 1 podniesiemy do kwadratu i pomnożymy ją przez minus 1, to otrzymamy minus 1. Funkcja y równa się minus x kwadrat, dla argumentu minus 1 przyjmuje wartość minus 1. Dla argumentu 2 przyjmuje wartość minus 4, a dla argumentu minus 2 również przyjmuje wartość minus 4. Dla argumentu 3 funkcja y równa się minus x kwadrat przyjmuje wartość minus 9. A jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu minus 3? Również minus 9. Dla argumentu równego 1 drugiej ta funkcja przyjmuje wartość równą minus 1 czwartej. Zapewne masz takie same wyniki jak ja. Brawo! Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać, jakie punkty utworzą dane argumenty i wartości. Zapisz je w odpowiednich wierszach. Argumenty 0 i wartość 0 tworzą punkt o współrzędnych 0,0. Następna para tworzy punkt o współrzędnych 1, minus 1. Dalej mamy punkt o współrzędnych 1 i 1, kolejna para tworzy punkt o współrzędnych 2 i 4, dalej mamy punkt o współrzędnych 2 i 4, następnie mamy punkt o współrzędnych 3 i 9, przedostatni punkt ma współrzędne 3 i 9, a ostatni 1, 2 i 1, 4. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Narysuj taki układ współrzędnych najlepiej w zeszycie w kratkę. Następnie umieść na nim punkty o takich współrzędnych. Punkt o takich współrzędnych znajduje się tutaj. Punkt o takich współrzędnych znajduje się w tym miejscu. Punkt o takich współrzędnych znajduje się tutaj. Te współrzędne oznaczymy w tym miejscu. Te z kolei w tym miejscu. Zostały nam trzy punkty. Ten punkt zaznaczymy tutaj. Ten punkt zaznaczymy tutaj. Ostatni punkt narysujemy w tym miejscu. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj połączyć otrzymane punkty, tworząc wykres funkcji y równa się minus x kwadrat. Czy też wyszedł Ci taki kształt? Pewnie tak. Gratulacje. A czy pamiętasz, jak nazywa się wykres funkcji kwadratowej? Wykres funkcji kwadratowej nazywa się parabolą. A czy potrafisz wskazać wierzchołek tej paraboli? Zwróć uwagę, że ta parabola ma ramiona skierowane w dół. Wierzchołkiem tej funkcji jest najwyżej położony punkt, który znajduje się tutaj. To jest jej wierzchołek. Tym razem zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jaka jest oś symetrii funkcji y równa się minus x kwadrat. Patrząc na wykres, widzimy, że osią symetrii tej funkcji jest oś y. Przypomnę, że oś y to prosta o równaniu x równa się 0. Osią symetrii tej funkcji jest oś y, której równanie to x równa się 0. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie opisać monotoniczność funkcji y równa się minus x kwadrat. Znowu ustawiamy się na wykresie najbardziej na lewo, czyli na przykład tutaj. Poruszając się w prawą stronę, będziemy jechali po wykresie do góry aż do wierzchołka. Oznacza to, że dla tych x'ów funkcja rośnie. Zapiszmy to. Funkcja rośnie dla x należących do przedziału od minus nieskończoności do zera. Zero należy do wykresu tej funkcji, dlatego mamy tutaj przedział domknięty. Przy symbolu nieskończoności zawsze zapisujemy symbol przedziału otwartego. Gdy będziemy poruszali się od tego miejsca na prawo po wykresie, to będziemy jechali w dół. Oznacza to, że dla tych x funkcja maleje. Funkcja maleje zatem dla x należących do przedziału lewostronnie domkniętego od 0 do plus nieskończoności. Cały czas badamy funkcję y równa się minus x kwadrat. Zastanów się teraz, jaka jest jej najmniejsza wartość. Patrząc na wykres widzimy, że spada ona w dół aż do minus nieskończoności. Oznacza to, że nie ma wartości najmniejszej. A jaka jest jej największa wartość? Najwyżej położonym punktem tej funkcji jest jej wierzchołek. Wierzchołek znajduje się w punkcie o współrzędnych 0,0, 0, więc jej największa wartość to y równa się 0. Spróbuj zatem podać samodzielnie zbiór wartości tej funkcji. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór od minus nieskończoności do zera. Pamiętaj, że odczytując zbiór wartości z wykresu, patrzymy na oś Y. Robimy to od dołu. Dlatego mamy od minus nieskończoności do zera. Możemy też zapisać, że y, czyli wartości należą do przedziału od minus nieskończoności do zera. Teraz zastanów się, ile miejsc zerowych ma ta funkcja. Odpowiedź na to pytanie możesz znaleźć analizując wykres lub rozwiązując odpowiednie równanie. Analizując wykres dowiadujemy się, że ta funkcja ma jedno miejsce zerowe. Jest nim argument równy 0. Możemy też rozwiązać odpowiednie równanie. A jakie? Aby otrzymać to równanie, wystarczy w miejsce y wstawić liczbę 0. Otrzymamy 0 równa się minus x kwadrat. Zastanów się teraz, jaką liczbę należy podnieść do kwadratu i pomnożyć przez minus 1, aby otrzymać 0? Gdy 0 podniesiemy do kwadratu, otrzymamy 0. Gdy 0 pomnożymy przez minus 1, znowu otrzymamy 0. Możemy zatem zapisać, że 0 równa się x. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy tutaj to samo, co w tym miejscu. Teraz zajmiemy się współrzędnymi punktów przecięcia z osiami układów współrzędnych. Spróbuj znaleźć współrzędne punktów przecięcia z osią y. Z wykresu widać, że ta parabola przecina oś y w punkcie, który jest wierzchołkiem. Wierzchołek ma współrzędne 0,0. 0. A jak wygląda sytuacja w przypadku osi x? Podana funkcja nie przecina osi x, jedynie się z nią styka. Ma jeden punkt wspólny. Tym punktem jest wierzchołek tej paraboli. Dziedziną funkcji y równa się minus x kwadrat jest zbiór liczb rzeczywistych. Zbiorem wartości jest przedział prawostrony niedomknięty od minus nieskończoności do zera. Funkcja minus x kwadrat rośnie dla x należących do przedziału prawostrony niedomkniętego od minus nieskończoności do zera. A maleje dla xów należących do przedziału lewostrony niedomkniętego od 0 do plus nieskończoności. Miejscem zerowym tej funkcji jest x równy 0. Ta funkcja nie ma wartości najmniejszej, ma za to wartość największą, która wynosi 0. Punktem przecięcia z osiami jest punkt 0 i 0, czyli początek układów współrzędnych. Lekcje znajdujące się w tym dziale wprowadzą Cię w świat funkcji kwadratowej. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja tv.